Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja brokuła, zbiór jesienny. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Proszę Państwa, rośliny rosną dość dobrze. Co prawda w tym rejonie jakoś nie pada. Producent mówi, że spadły 2 litry wody. Coś tam dolał parę milimetrów, około 4-5 litrów na metr kwadratowy, ale przede wszystkim po to, żeby przejechać, troszeczkę zmielić te grupy i przejść z gracą, bo się zdarzało miejscami trochę komosy, trochę szarłatu, więc tego nie można było zostawić, bo te chwasty były rosły za mocno. Proszę Państwa, są na plantacji pułapki na śmietkę i na tantnisia. Śmietka odławiała się jeszcze 2 dni temu, natomiast teraz już jej nie ma w pułapce, na razie przestała latać. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Zaczął latać niestety tantniś, natomiast rozsada jest po 3 tygodniach odsadzenia, więc jeszcze mamy zaprawę Verimar, która działa tutaj. Myślę, że w tym tygodniu, generalnie następnym, praktycznie żadnych zabiegów nie potrzeba byłoby robić. Jeżeli ktoś będzie chciał, nie ma gdzieś tam w pobliżu pszczół, można zrobić jakimś pyretroidem, żeby tego dorosłego tantnisia troszeczkę zgładzić. Natomiast żadnych innych zabiegów raczej nie powinno się wykonywać. Nie ma potrzeby po prostu, tak? Azo został wysypany, poszła delikatnie woda, więc się rozpuścił. Widać, że rośliny rosną bardzo dobrze, są w dobrej kondycji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych. Witam Państwa, plantacja brokuła na zbiór jesienny. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Tutaj mamy taką odmianę akurat, która jest troszeczkę na wyższej nodze. Ona dosyć rośnie wysoko. Gdzieś tam się troszeczkę przy wietrze powichrowała, ale to nie jest jakiś tam większy problem. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o szkodniki, lata cały czas śmietka, tak? Cały czas nie odpuszcza. Natomiast jeżeli chodzi o tantnisia, na tej plantacji nie widać go, tak? Ten brokuł jest już około 4 tygodni po wsadzeniu, więc tutaj przyszedł czas na produkt Movento. Jeżeli będziecie Państwo mieli latającego tantnisia, bardzo łatwo go zlokalizować, to trzeba uważać, bo on będzie składał za chwileczkę jaja i z tych jaj będą się wylęgały larwy, będą dziurawiły liście, więc można byłoby zrobić jakieś pyretroidy, żeby zgładzić tego owada dorosłego. No i powiedzmy sobie, że licząc od dzisiaj, gdzieś tam około 7 do 10 dni by trzeba było opryskać produktem Afirm Spintor czy Nexuba z protektorem, żeby dobrze to przykleić i dobrze opryskać rośliny po spodniej stronie liścia, bo tam właśnie tantniś składa jaja. Można oczywiście przy takim zabiegu dorzucić krystalon zielony czy nawóz zrównoważony, jakikolwiek, więc nie ma tutaj większego problemu. Pamiętajcie tylko Państwo, jeżeli będziecie wykonywać zabiegi produktem Movento, żeby dać na tą plantację, myślę, że w granicach 200 litrów wody, nie ma sensu więcej, nawet można troszeczkę mniej, i zwilżacz typu Trend albo Inex A, który rozpuszcza woski roślinne. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.